Hej, witam Cię serdecznie. Na podsumowaniu sesji, tak więc czwartek, czas zobaczyć, co się dzieje w tym momencie na rynku światowym, co się dzieje na rynku krypto, a jak się zakończyła sesja na rynku polskim. A dzieje się naprawdę dużo. Po prostu krew leje się pełnym wodospadem. Nie widać absolutnie żadnych przesłanek ku temu, że mogłoby się to zatrzymać. No, wygląda to naprawdę słabo. Tak więc jeżeli tematyka podsumowania sesji i to, co się w tym momencie na rynku dzieje, Cię interesuje, to zachęcam oczywiście tradycyjnie do pozostania ze mną. Tak więc jeżeli zostajesz, pamiętaj o opłacie PPView, subskrypcja i dzwoneczek dla wszystkich nowych widzów, łapa w górę i komentarz, czyli forma podziękowania od Ciebie dla mnie za ten materiał i czas, jaki w to swój wkładam. Tak więc w komentarzu oczywiście odnieś się do obecnej sytuacji oraz do tego, jak Ty to widzisz, jak to oceniasz. Wrzucaj łapy i zaczynamy z tematami. I tradycyjnie pierw zaczniemy już trochę od szybkich informacji. Tak więc pytanie, jakie się nasuwa od razu, to czy zrobiłeś już zakupy? I to wcale nie mam na myśli zakupu z przecenionych akcji, tylko bardziej zakupów papieru toaletowego, bo w sklepach schodzi wszystko na potęgę. Dzisiaj pampersiaki się wypełniły, tak więc wygląda to naprawdę nieźle na każdym z rynków. Myślę, że już historia jest pisana na naszych oczach i pewnie do tego niejednokrotnie będziemy w najbliższych latach wracać, bo takiego potoku to jeszcze chyba nikt nie widział, tym bardziej, że możesz sobie zobaczyć to nagranie, które dzisiaj wrzuciłem, kryzys giełda w zapaści. Tak więc oczywiście znaki zapytania, tam jest porównanie do pęknięcia bańki z dotcomów oraz do kryzysu finansowego 2007-2009. Tak jak chcesz zobaczyć wykres długoterminowy S&P 500 i jak teraz to oczywiście wygląda, to zachęcam Cię oczywiście do tego, żebyś do tego mógł się odnieść. Notowania giełdowe w Stanach czasami są zatrzymywane. W Polsce była ta informacja, że być może może mieć taka sytuacja, taka miejsce, ale nic takiego w tym momencie się nie dzieje, tak więc tą informację już pokazywałem oczywiście wczoraj. Targi E3 oficjalnie odwołane, tak więc dla wszystkich, którzy interesują się giełdą, to co również istotnego się tutaj pojawiło, to udział inwestorów zagranicznych w obrotach w GPW za 2019 rok, a warto wiedzieć, kto tak naprawdę szarpie tym rynkiem, dlaczego zwracamy uwagę na to i ja zawsze pokazuję, jak to wygląda pod kątem wszystkich informacji. Jak widzisz, tutaj inwestorzy zagraniczni w 2019 roku odpowiadali za 66% obrotów na polskiej giełdzie. To jest 5% więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 25% i to jest o 4 punkty procentowe mniej. Inwestorzy indywidualni w drugiej połowie 2019 roku wygenerowali 11% obrotów. Tak więc, a jeżeli chodzi o New Connect, no to tak naprawdę tylko inwestorzy indywidualni tam rozdają karty, bo udział w obrocie wynosi aż 86%. Tak więc na New Connectie inwestorzy indywidualni cały czas są bardzo mocno zaangażowani i obecni. I najważniejsza informacja chyba według mnie oczywiście dzisiejszego dnia, że Trump zawiesza przyjazdy z Europy do USA, tak więc granice są zamknięte, Europejczycy nie mają wjazdu w ogóle na teren Stanów Zjednoczonych, tak więc tylko obywatele ze Stanów, którzy powracają do swojego kraju, tak więc sytuacja jest po prostu bardzo nieciekawa. No i oczywiście ma to odbicie na rynkach i właśnie teraz zerknijmy na rynki światowe, jak to wygląda w tym momencie. Oczywiście w komentarzu daj znać, jak Ty w ogóle to widzisz, jak to oceniasz. Jeżeli chodzi o ropę, tak więc mamy dzisiaj wycofanie na ropie $33 za baryłkę, tak więc sytuacja naprawdę robi się bardzo nieciekawa. Prawdopodobnie będziemy testować ten dół na $27 za baryłkę, tak więc wszystko ku temu zmierza, żeby tak to właśnie wyglądało. Wygląda to słabo, jeżeli chodzi o rynek ropy, a od niej się zaczęło, tak więc ropa dołożyła swoją cegiełkę, otwierając się mega luką w po prostu na ropie w poniedziałek, tak więc tak to właśnie wygląda i dalej mamy ciągnięcie ceny w dół. Jeżeli chodzi o DAX-a, to DAX w tym momencie cały czas ciśnie do dołu, 9198 punktów, to już było niewidziane od bardzo dawna na tym indeksie, tak więc widzimy, że zeszliśmy już do poziomów z 2016 roku i końca nie widać, tak więc pytanie, czy w pierwszej kolejności będziemy testować te cienie, tak więc sytuacja nadal się gdzieś bardzo dynamicznie rozwija, 8500 punktów. Jeżeli chodzi o kolejną S&P 500, tak więc widzimy, że
2,5 tysiąca punktów w tym momencie. Tak więc możemy aż sobie zobaczyć 2,5 tysiąca, a minimum było 2492 w dniu dzisiejszym. To było 26% spadku na S&P 500 od czasów szczytu, który nie tak dawno mieliśmy okazję oglądać. Tak więc naprawdę sytuacja robi się nieciekawa. Przełamaliśmy te spadki z poprzedniego okresu, który tutaj zaznaczyłem, do spadków tych historycznych, które możesz obejrzeć w tym nagraniu, które dla ciebie przygotowałem. No to możesz tam się zapoznać z tym, jak te spadki, do jakich poziomów zeszły i jak to wyglądało. No, sytuacja wygląda naprawdę niezbyt ciekawie. Myślę, że tylko Warren, który śpi po prostu na gotówce, teraz mocno zaciera rączki i cieszy się jak dziecko, że u końca, u progu swojej kariery jeszcze nieźle tutaj wszystkim pokaże, jak tak naprawdę się da obkupić na niższych poziomach. A co do obkupienia się, to naprawdę trzeba teraz zdroworozsądkowo do tego podchodzić, bo leci lawinowo wszystko w dół i myślę, że jeszcze spokojnie wyczekamy dobrego momentu na wejście. Nie ma co ładować się teraz przy tak dynamicznych spadkach, bo te emocje są chyba najgorszym doradcą na rynku, jakie możesz mieć. Tak więc lepiej sobie poczekać, odpuścić, zobaczyć, co tak naprawdę na tym rynku się dzieje, poczekać na moment wyhamowania. Raczej nie spodziewałbym się jakichś pionowych falek do góry. Na rynku jest to bardzo mało prawdopodobne i bardzo rzadkie zjawisko. Nawet jeżeli będą jakieś wystrzały, to potem i tak zdrowe będzie, jeżeli będą korygowane. Tak więc zobaczymy oczywiście, czym historia na to pozwoli i jak to w ogóle wyjdzie. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, to również mamy cały czas sesja spadkowa, 7330 punktów w tym momencie. Srebro ciśnie mocno do dołu, 15 dolarów 56 centów za uncję. Wykres to jest miesięczny, ale zobacz, jak to wygląda na wykresie dziennym. Tak więc bardzo mocna obsuwa na srebrze. Złoto również mega wycofanie, 1571 dolarów za uncję. Na wykresie dziennym również to wygląda bardzo nieciekawie, tym bardziej, że jesteśmy w dosyć ciekawych i ważnych miejscach i jak będziemy chcieli je wyłamywać, no to będzie bardzo słabo w moim odczuciu, jeżeli chodzi nawet o cenę złota, które się może mogło wydawać, że będzie taką bezpieczną przystanią, przynajmniej na to, co się dzieje, a jednak ludzie uciekają w gotówkę i gotówka będzie w tym momencie królem. Jeżeli chodzi o waluty, to dzisiaj bardzo mocno drożeją, złotówka się mocno osłabia, frank 4,15, zobaczmy na wykresie dziennym, jak to wygląda. Bardzo mocny pik do góry. Euro również ciśnie do góry, 4,38 w tym momencie na wykresie dziennym. Popatrz, włamane poprzednie szczyty, tak więc jazda ostra. Kto rozgrywał, to gratuluję. Jeżeli chodzi o dolara, również bardzo mocno ciśnie, 3,96 w tym momencie i widzimy totalny odjazd, jeżeli chodzi o dolara i jego siłę. Tak więc złotówka dzisiaj nam się kolosalnie osłabiła i wygląda to naprawdę nieciekawie. W jeden dzień, żeby znieść kilka dni spadków, to jest po prostu kosmos. No i oczywiście nasz ulubieniec, czyli WIG20, który, jak już mówiłem ostatnio, zmierza ku temu, żeby przetestować. Już znajdujemy się na poziomie 2000, jakie 2000? 1327 punktów już właśnie przełamaliśmy. I teraz następnym poziomem jest 1236, a jak to przełamiemy, to no to lecimy i szukamy tak naprawdę mega dna. Tak więc no, sytuacja jest ciężka. Ciężka dla wszystkich, którzy jeszcze są zaangażowani na rynku. No, a dla wszystkich, którzy śpią na gotówie, no to tak naprawdę wyczekać tylko i wyłącznie dobrego momentu. Jeżeli chodzi o rynek krypto, szybko go przejrzę, bo dzisiaj czwartek, a w czwartek zawsze pojawia się nagranie, a mam nadzieję, że zrobię z tego właśnie stały cykl. Tak więc tam szczegółowo zobaczymy, jak wygląda rynek krypto. Indeks strachu, pełne pampersy. 14, tak więc inwestorzy mega w strachu. Zresztą sam Bitcoin, jak widzimy, jest po prostu dzisiaj. Dzisiaj mamy krach na Bitcoinie, no taka jest prawda, po prostu było takie oberwanie. Jak sobie zerkniemy na szczegółach już na wieczorem na to, co się wydarzyło na rynku krypto, to jest po prostu dramat. Również 65,4 dominacja Bitcoina, co świadczy o tym, że inwestorzy uciekają z altów i gnają do Bitcoina. Tak więc ta oczywiście sytuacja ma miejsce analogicznie jak to historycznie można przeanalizować. Bitcoin oberwał 21%, 6122 dolary w tym momencie. Tak więc wszyscy ci, którzy płakali, że im Bitcoin odjechał, no to pytanie, czy teraz jest okazja na zakupy, czy jeszcze będzie spadał. Tak więc możesz dać znać w komentarzu, jak ty oczywiście to oceniasz. No i oczywiście totalne oberwanie, jeżeli chodzi o czołówkę, w topową dziesiątkę. Ethereum 28% w dół, XRP 20, 32 Bitcoin Cash, 27 Litecoin, Bitcoin SV 36.
26 EOS, Binance Coin 25, 29 Tezos, a zobaczmy na skrajności, czyli dzisiaj rosnących projektów dosłownie 5 sztuk i tak jak widzisz bardzo nieznacznie, Multi na 3% plusie, Binance USD, Tether, Paxos USD Coin, czyli mamy stable coiny, tak naprawdę są tylko bez zmian i tylko jakiś Multi, nie wiem nawet co to za projekt, możesz się podzielić w komentarzach, jeżeli wiesz o co chodzi. Tak więc no, można powiedzieć, że cała setka na totalnym minusie, w tym najwięcej traci Synectix 2,38%, Ion 38%, Maker 37%, Matic Network 37%, 36%, Aave, Bitcoin SV 36% i reszta, już Ci przewijam, jakbyś nie miał okazji oglądać mojego wieczornego nagrania, totalna wyprzedaż 30%, jest to po prostu dramatyczna ilość. Współczuję, naprawdę wygląda to mega źle. I przechodzimy teraz oczywiście do nie wcale lepszego rynku polskiego i tradycyjnie zaczynamy od tego, czego dotyczą nasze spotkania, na które już serdecznie zapraszam. Tradycyjnie nic się nie zmienia, będziemy oczywiście widzieć gaming, no i zobaczymy co tam się zadziało w szczegółach na wykresach. Gaming niedziela 18, WIG Banki niedziela 18, sorry, sobota 18, 8 rano OZE. Wszystko mega ścięte. PB Games dzisiaj 3,95 na plusie, H-Games bez zmian. Kolejne spółki, totalna wyprzedaż, zresztą będziemy to widzieć na wykresach, dwucyfrowe stopy i spadki. Najwięcej traci TS Games, 34%. No to powiem szczerze, że jak żyję to i jestem na rynkach od lat, to nie widziałem czegoś takiego. Dragaeus 32%, Forever End 32%. To czyżby moje życzenie się chciało spełnić, że za 1,5 zł chciałbym Forever End odkupywać? Oby nie, ale po prostu wygląda to strasznie. One More 31, Moonlight 31, Movie Games 31, Art Games 30, 30 Fun 51, 30 ULT Games. I chyba skończę te 30, dwucyfrowe, resztę widzisz, zerknijmy po obrotach i zobaczmy jak czołówka się zachowała. Jeżeli chodzi o WIG Games, to dzisiaj na shorcie można było wyjąć na kontrakcie 18%, 14613 punktów. Dramat. CD Projekt oberwał 13,9% w dół, 216,10 zł kosztuje jedna akcja CD Projektu. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał, jakbyś się jeszcze chciał założyć pewnie z miesiąc temu, czy to jest w ogóle możliwe, to myślę, że chyba każdy by przegrał, bo każdy mógłby się o to założyć, że nie jest to realne, a widzimy, że dramatycznie mogą wpłynąć na to wszystkie obecne sytuacje, które mają na rynku miejsce i na świecie w ogóle. Tak więc 292 miliony obrotu na CD Projekcie się po prostu dzisiaj odbyło. TS Games, który oberwał 34%, 22 miliony ponad. Playway 24% w dół, 19 milionów. 11bit 17% w dół, 10 ponad milionów. Farm 51 30% w dół, 2 miliony 700. Bluber 23% w dół, 2 miliony 600 obrotu. I to jest ten top, jeżeli chodzi o spadki. No wygląda to naprawdę, tak jak widzisz, ja jestem po prostu, jestem zajebiście ciekawy Twojego zdania. Daj znać w komentarzu, jak Ty to w ogóle widzisz. Handlowy jest liderem od najmniejszego spadku, 6,8, tylko zaledwie spadł. ING 7,5, BOŚ 10, a najwięcej dostał Getin 22 na minusie, Millennium 21, 19, Alior 19, Pekao S.A., ING 18, a zobaczmy jak indeks 4228 punktów. To aż jestem ciekawy, jak będzie wyglądać nasze omówienie w sobotę. Jak zobaczymy to na wykresach, PKO BP 12, prawie 13% na minusie, 91 milionów. Obrotu PKO S.A. prawie 20% na minusie, 68 milionów. I pozostałe banki masz okazję oglądać, tak więc wygląda to mega źle. Jeżeli chodzi o OZE, to Figen dzisiaj urósł 23% do góry, tak więc wyłamał się z tych spadków. Potem najmniej stracił, tak jak widzisz, MDI Energia. Tutaj mamy 5% stratę, Termo 7% straty, Interaot 13%, tak więc widzimy, że tak to w tym momencie wygląda. Jak przedstawiam, największe straty 0,1 Cybaton 32%, Columbus 30%, 29% Novavis, LQ 26%, Biomas 26%, tak więc inwestorzy indywidualnie, bo w większości jest to New Connect, ewakuują się ze swoich pozycji. Columbus wygenerował największy obrot 1,6 mln, tracą 30%, ML System 23% straty, Bańka 100%, 0,1 Cybaton 32% straty, 961 tysięcy obrotu. Jeżeli chodzi o spółki, teraz sprawdźmy sobie kolejne, tak więc zerknijmy sobie teraz na indeksy.
W indeksach dzisiaj short w grze i to 13%, tak więc gratulacje do wszystkich, którzy rozgrywali dzisiaj kontrakty na szorcie. Najmniej stracił WIG CE 5,52, WIG Nieruchomości 6,20, WIG Budownictwo 6,90, WIG Info 7,28. To są te najmniejsze oberwania na indeksach. A reszta potem to jest po prostu totalna rzeź. Tak więc WIG Leki 18% w dół, WIG Games 18% w dół, WIG Odzież 17 ponad, WIG Górnictwo ponad 15, WIG Banki ponad 15, MS BAS ponad 15, 14 MS FIN, no i główne indeksy. WIG 20 1305 punktów, 13 ponad procent na minusie. MWIG 40 2813 punktów, prawie 12% na minusie. SWIG 80 9298 punktów, 10% na minusie. Sam oceń, jak to można po prostu odebrać. Jeżeli chodzi o szczegóły, czyli zerknijmy sobie na WIG 20 w szczegółach, najmniej dzisiaj stracił PKN Orlen 6,5%, Play 7,5% i cyfrowy blisko 9%, a najwięcej dostał po głowie CCC ponad 20%, Alior blisko 20%, Pekao S.A. blisko 20%, ponad 19% PGE, Santander 17,5%, mBank 16,30%, LPP 16,4%. W obrotach CD Projekt absolutnym liderem 292 miliony, PZU, które oberwało dzisiaj 11%, 114 milionów, PKN Orlen 103 miliony na 6% na minusie i resztę widzisz, tak więc widzimy, że wyprzedaż jest w pełni, a tutaj rynki zagraniczne, fundusze, duży gracze, grube ryby, tak więc to trzęsie WIG-iem 20. Jeżeli chodzi o EWIG 40, to tutaj zobaczmy, czy cokolwiek mamy na zielono. Nic, absolutnie, tylko Orbi straci najmniej 0,44 na minusie, Asecopol 3% na minusie i GTC 3,97. A z drugiej strony przewijam wolno, żebyś mógł sobie zatrzymać, jak Cię interesuje pozostała stawka. Patrzmy, TS Games 30 ponad procent na minusie, Ciech również blisko 30, 29 Forte, 28 VRG, Kruk 27, Mabion 24 na minusie, Playway również 24 na minusie. No, mamy jeszcze ponad 20% minusy. Millennium Getin, CA Games, tak więc widzimy, że no nie ma lekko. Wszystko leci na łeb na szyję. TS Games 22 miliony obrotu, Playway 19 ponad milionów obrotu, ING 12,5, 12 milionów, Energa, Kruk 11 i 10 11bit. Wszystkie inne pozostałe widzisz. Tak więc dramat inwestorów trwa w najlepsze. Jeżeli chodzi o SWIG 80, no to tutaj zobaczmy, co to się dzieje na indeksie małych spółek. Zieleń. CP Group 10% do góry, Elemental 2% do góry, PBKM 38 setnych do góry. To są trzy spółki wzrostowe w całym indeksie SWIG 80. Lecimy sobie niżej. Popatrz sobie, co tutaj się dzieje. Być może masz jakieś ulubione spółki. Zobacz, dwucyfrowe stopy na minusie, oczywiście. Dwucyfrowe spadki mocne. Już mamy ponad 20 i zerknijmy na sam dół. Enter ponad 28%. Cormway 24 na minusie. 24 Asbis. Unimod 23. Selvita 21. 21 Review. Asseco BS 20. 20 Medical. Gwielton 20 i Rainbow 20. Resztę widziałeś, tak więc wygląda to tak, jak widzisz. Jeżeli chodzi o obroty, to liderem jest Asseco SE 4, blisko i pół miliona obrotu, Auto Partner 4 miliony przekroczone, Atal 2 miliony 700, Dom Development 2,5 miliona, no i już jest za 82 złote. To tak a propos dywidendy. Cormway 2 miliony 100, Asbis 1 milion 700, Polnord 1 milion 600 i Neuka 1 milion 600. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą sesję. Jeżeli chodzi teraz o New Connect, zerknijmy, co tam dzisiaj na New Connectie się wydarzyło, co inwestorzy ciekawego nawyczyniali. Medcamp 166, oczywiście trzeba to zweryfikować. CDA, no pompka idzie ostro w górę, 55%, tak więc no wszyscy chyba będą siedzieć w domach i oglądać teraz telewizję. Wyżyn 40, Tu Intelekt 26, Figen 23, 23, Apollo, Texnet 22, potem kolejne spółki z dwucyfrową stopą zwrotu. Patrzmy na obroty. Brand 24, 11% na podwyższonym obrocie. No i też nie ma zbyt dużo aż tego dzisiaj, chociaż New Connect, no jak widzimy, zawsze coś ciekawego tutaj nam pokaże. No i zobaczmy na rekordowe spadki na New Connectie, bo New Connect jest najbardziej ryzykownym parkietem u nas dostępnym. Suntech 43% w dół, Soft Blue 38% w dół, Aiton 35%. Poszukajmy obrotów. Foreveren 32%, Zorydencypaton 32%, One More 31%, Columbus 30%, Far 51% 30%. Tak więc widzisz, że
No, to wszystko, co kiedyś wygrzewało Newconnect, teraz go wygrzewa, ale od dołu. Tak więc niestety mamy odwrot na gamingu, na branży OZE. Biomaxima, liderem obrotów, straciła dzisiaj 6% i 4 miliony obrotów wygenerowała. Farm 51 2 miliony 700, Bluebird 2 miliony 600, 1 milion 900 SCPFL, Columbus 1 milion 600, po 1 milion 300 mamy BLIRT i Geotrans. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli zerknijmy sobie na WIG, zanim przejdę do dalszych zakładek, to na WIG-u, co nam dzisiaj się ciekawego wydarzyło. Ale zanim oczywiście do tego, to pierwszy trzeba zerknąć tradycyjnie na statystyki i zobaczyć, co ciekawego się na rynku wydarzyło w szerokim aspekcie. Jeżeli chodzi o ilość transakcji, to dzisiaj na rynku zawarto ich 195 386. To jest chyba rekord, już nie widziałem czegoś takiego. Nie pamiętam, kiedy ostatnio była taka ilość transakcji. Obroty 1 340 746 933 zł. Wika na liderem 20% urosła. Potem mamy Optim 16% do góry, potem jest WInvest 14, 10, CP Group, IBSM 10, RG 9, tak więc Slepsak 8,65 i to są ci liderzy dzisiejszego wzrostu. Przewinę jeszcze, nie ma też tego dużo, tak więc możesz sobie zerknąć, jak to dalej wygląda. No, niektóre spółki naprawdę pokazują siłę, nie tracąc nic, a wręcz rosnąć, tak więc to też jest taka zagwozdka dla inwestorów, czy to jest przesłanka ku temu, żeby myśleć, że te akcje to są właśnie dobre akcje, czy być może nie. Bumech traci najwięcej, to trzeba oczywiście zweryfikować. MBW S2 37% na minusie, TS Games 34, ale 26 mamy na zamknięciu z tego co widzę, już potwierdzone. Potem mamy XTPL, również na zamknięciu będzie mniej poniżej 30%. Potem Swissmet 30%. No, tak naprawdę no, wygląda to mega słabo, tak jak Ci mówiłem po zresztą indeksach. Tak więc na zamknięciu jeszcze ten strach wywołał kolejną falę przecen. Teraz zerknijmy na dywidendy, tak więc zestawienie tego wszystkiego, co się w dywidendach teraz dzieje, a gdzie możesz znaleźć dywidendy, to już dla przypomnienia Ci szybko pokazuję, jak wejdziesz sobie u mnie na kanał, na głównym kaflu, masz jak inwestować.com, wchodzisz, odpalasz sobie dywidendę i już widzisz, co nas tutaj czeka, a dzisiaj był Mobruk, już nie możesz kupić, tak więc i firma, dzisiaj był ostatni dzień, gdzie mogłeś nabyć sobie akcję tej spółki właśnie pod wypłacanie dywidend. Co do dywidend, to oczywiście aktualizuję na bieżąco, tak a propos. Co do dywidend, to pamiętaj, że nagranie w niedzielę rano się pojawi, tam sobie na spokojnie już przeanalizujemy, żeby nie tracić tutaj czasu, tak więc wracamy do przeglądu, tak więc dywidendy teraz, zobaczmy, co tutaj się dzieje. CDA, kosmiczny wzrost. Ponad 50%, oczywiście to trzeba zweryfikować. Jeżeli chodzi o największe oberwanie, Asseco BS 20% w dół, Arctic 16, 16 mBank, 15 Stal Export, 14 Kernel, PKO BP, Ślisko 13 i firma 12, Apator 11, Nordcos 11. No jest naprawdę ciekawie. W obrotach PKO wiadomo, liderem 91 milionów, mBank 7 milionów 600, Kernel 4700, 4400, Asseco Dom Development 2,5. Tak więc jak ktoś chciał mieć na przykład dywidendę z Dom Development, a nie tak dawno były po 100 zł, no to teraz ta stopa dywidendy będzie kosmiczna. Oczywiście zobaczymy ją w niedzielę, na to nagranie serdecznie zapraszam. Po odcięciu dywidendy, czyli widzimy tak, Atlanta oberwała 5%, Mobruk 18%, Synectic 14,31%. Tak więc no, pomimo tego, że dostaniesz dywidendę na swój portfel, no bo jeżeli miałeś już, nabyłeś praw, no to dywidendę dostaniesz, ale te akcje są w odwrocie, zresztą jak wszystko. No i pogromcy wirusa. Tak więc nasz najnowsze zestawienie na koniec, na deser, jak tam pogromcy wirusa sobie poradzili. Biomaxima straciła 6%, BLIRT 8,73%, SCPFL 11,25%, Orfe 12%, Neukam 13%, Datawalk 19%, Cormway 24%, Mercator 28%. Tak więc to są te największe obroty, sorry, spadki. W obrotach Biomaxima liderem 4 miliony, 2 miliony 600, Mercator, Cormway 2 miliony 100, SCPFL prawie dwie bańki, Neuka, bańka 600, bańka 300, BLIRT. Tak więc pogromcy wirusa. Dzisiaj nie byli w formie, wręcz wirus ich również złamał i tak jak zresztą praktycznie wszystkie rynki na całym świecie, bo to nie tylko polski parkiet, ale na polskim parkiecie naprawdę mamy mega spadki i oczywiście dotknę kolejnej branży rynków zagranicznych, tak jak zapowiadałem w tym tygodniu, skoro dzisiaj dotykam krypto,
to jutro sobie zostawię już czas wieczorem na to, żeby dotknąć tą branżę. No, mogę uchylić rąbka, że to jest ta branża, która cierpi w pierwszej kolejności, jeżeli mamy kryzys. Tak więc, jeżeli wiesz, o jakiej branży mówię, to możesz wrzucić w komentarzu, a będą to największe tuzy, największe przedsiębiorstwa właśnie z tej branży. Tak więc zobaczymy, czy tam już rynek jest totalnie załamany i mamy jeszcze większą wyprzedaż niż na przykład na branży lotniczej, którą pokazywałem Ci wcześniej. Tak więc, jeżeli jeszcze nie widziałeś tego nagrania, to do niego również Cię zachęcam. Czyli mamy kryzys, branża lotnicza, tam masz spółki zagraniczne z branży lotniczej, tak więc możesz sobie zobaczyć, jak to właśnie wyglądało. A ja oczywiście tradycyjnie życzę Ci w tym momencie stalowych nerwów. No i jeżeli śpisz na gotówce, to wyczekaj dobrego momentu. Trzymaj się, pozdrawiam Cię serdecznie. Na razie, hej.